Marysia była lekko w szoku, dumna w pełni. Całkiem zdrowa, długoterminowa i nie głupia do pizzerii zjeść. Opanować nerwy weszła gdzieś w okolicach śródmiejskich, północna część. SMS-a mu pisała, pomyślała, że się czuje trochę tak jak wtedy, kiedy pierwszy raz z internetu ściągnięty referat dała na uczelni do sprawdzenia. Jednak teraz poziom podniecenia większy. Dziś zdradziła Ryśka po raz pierwszy. Czuła się lepsza i czuła, że należy jej się lepszy Ryszard Taryfiarz, niezrzeszony w korporacji, i Marysia. Lat temu trzy poznali się podczas wakacji. Dzisiaj prócz akcji rogi, ta licencjatka psychologii robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Magistra broni z podwójnych nerwów, teraz je podwójną pepperoni. Choć zwykle dba o linię, teraz to pierdoli. Teraz o nim, Rysio taxi driver. Zbieżność z klanem przypadkowa całkiem. Wiezie babę właśnie na taryfie czwartej z delikatnym wałkiem, bo powinien normalnie. Wkurwia go, bo wali od niej warzywniakiem. Patrzy przez ramię, czy nie zostawia brudu na kanapie. Janina, bo tak na imię babie, myśli tymczasem o tym podejrzanym chamie, co prowadzi wóz. Nie złapie nigdy już taksówki na ulicy. Rzadko jeździ, w zieleniaku na dzielnicy siedzi cały dzień, gdzie posadził ją. Ale dziś on wyjechał i znów przyszły chuligany z nożem. Janina tego dłużej zjeść nie może. I chociaż zięć mówił, żeby broń Boże nie zgłaszać tego, bo może być gorzej. To ona, kutkę na bęben, hajs w kopertę, gablotę hardbendem. Ignatera cierpem na komendę. Każdy ponad każdym, skurwysyn innego traktuje jakby był niczym. Wszyscy najmądrzejsi, jebani, myślą chyba, że są wybrańcami. Wszyscy tu, niestety, na takie podejście, brak mi słów. Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni Grzegorz. Pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99. Karol ma na imię, w plackach trochę robi. Grzegorz postanowił, że też spróbuje sił w gastronomii. Wysiadł na wschodnim, zadowolony, że za bilet nie zapłacił frajerowi. Chuj, że kawał drogi siedział w kiblu pociągowym, walił klocem, miał zdrętwiałe nogi trochę, ale cieszył się, że się ostały polskie złote. Proszę cię, lekko zagubiony pytał ludzi o nazwę ulicy, wtem saluto, patrol stołecznej policji. Grzesiu tłumaczy, że chce do Karola z pizzy. Z twarzy był podobny zupełnie do nikogo, jednak ubrany na brązowo-fioletowo. Na górze ma mieć sweter, a na dole nadresowo. Przypasował jej stuprocentowo omyłkowo do opisu kogoś. Bluźnił, przepraszał, nawijał. Jakiś czas później pani Janina drzwi zamyka od taryfy Rysia i wyklinał złodziei w myślach. Szyl policja wchodzi, składa zeznania. Rutynowe rozpoznania zwykle są na odpierdol, biorą tych, którzy są pod ręką. I chociaż staje kilku gości młodych, bez cienia wątpliwości ten od spodni fioletowych. Swetrze brąz, dla Grzesia wstrząs, pies gładzi wąs, gadzi nim oraz nią. Przecież dopiero co przyjechałem, tłumaczy Grześ chwilę, ale zlisił się na bilet i przesiedział swe alibi w jednym z kibli. Tyle. Każdy ponad każdy, skurwysyn innego traktuje jakby był niczym. Wszyscy najmądrzejsi, jebani, myślą chyba, że są wybrańcami. Wszyscy tu, niestety, na takie podejście, brak mi słów. Karola 20, w sercu Śródmieścia, nie podejrzewając nic, zrobił kilka pizz. Nie wiedział nawet, że wybierał się do niego Grześ. Jak zwykle statyści przyłazili jeść. I gdzieś koło 14, eureka, czaderski pomysł rzucił kolega. Wrzucić kwasa w peperoni, na nieświadomce ktoś opierdoli. Kto jest kto? Rozwiązanie zagadki, posłuchaj. Tą pizzę pokroiwszy na kawałki, żarła ta Marysia od Rysia z taksi. Jak już się domyślasz, ten egzamin, który ma napisać, ma prawo nie wypalić. Konsumując myślała, że na nią zerkali pracownicy, bo jest najpiękniejszą w okolicy damą. Sam jako narrator żałuje, że personel na czele z Karolem nic nie wiedział, że za moment magistra obronę miała. To by się dopiero ucieszyli. Pierwszą fazę niedoszłej psycholog jednak uświadczyli. Krople potu na jej czole pięknie śniły. Było wystrzałowo dla Karola z załogą, dla niej na razie też kolorowo. Uwierzcie moim słowom,
Marysia była w szoku, zdrowo dotarła do sedna materii. Postanowiła orzec to na uczelni. Niedzielne ofiary i oprawcy niedzielni. Każdy ponad każdym, wszyscy najmądrzejsi. Stara Janina w bujanym fotelu w domu przypomina sobie Grzesia i rozmyśla, czemu to zrobiła. Bez pewności, ale wymierzyła palcem. Dziś była górą w nierównej walce. Dla niej wszyscy młodzi, łysi, tacy sami ścierwo. Myśli tak serio, mniej więcej w tym czasie pod pizzerią. Wychodząc po pracy, Karol śmiał się, jaki numer wyciął. I nagle, choć nie widział Grzesia lat tysiąc, flashback i maska zrzedła mu, mógłbym przysiąc. Wspomniał wieś rodzimą, lat temu kilka zimą. I stał tak chwilę, z nietęgą miną. Jak to było? Pijalnia piwa pod wieczór, lokalne panny, Karol i Grzesiu i numer. Coś do dzisiejszego w podobie. Grzegorz odlał się do piwa, a Karol nieświadomie łyknął sobie. Psikus, kurwa jego mać, raz, dwa, powrót do rzeczywistości. Przystanek pod pizzerią, Karol, kilku gości. Śmiech i maskowany ból w tle. Tymczasem Ryszard taryfia zapiekankę jest. Budy spod patyka, obok neoplan na przystanku się zatrzymał. Wysiadły dwie turystki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufę też niczego sobie. I kozackie lica, wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.